Cześć, cześć. Marek z tej strony, z bezpał.pl. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda brachea armata po 3 tygodniach w gruncie. Zatem tak, liść, ten jeden, który był zostawiony, jest i ma się bardzo dobrze. O dziwo, nie spaliło go słońce, mimo że palma rośnie w pełnym słońcu. Słońce tutaj jest non-stop od świtu do zmierzchu. I proszę, jak pięknie zaczęła rosnąć. Jak ją zostawiałem, miała tyle tego liścia wystającego. Teraz ma tyle. Urósł kilkanaście centymetrów. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Bo jeśli w tym roku ta palma nie wypuści chociaż 2-3 liście, to raczej szans na przeżycie w gruncie nie ma. No bo po prostu będzie za słaba, tak? Ale jeżeli wypuści, no to myślę, że jak najbardziej na zimę zostanie i będzie tutaj grzana naszymi lampeczkami. Także tak to na tą chwilę wygląda. Minęło 3 tygodnie. Dzisiaj mamy 17 czerwiec, a była posadzona 25 maja. Zatem tak wygląda nasza brachea. Liść wychodzi. Staram się ją podlewać dosyć często, pomimo że to jest roślina pustynna, dlatego że ostatnio jest u mnie dosyć gorąco. No i w ogóle jest świeżo sadzona. Także tak to wygląda. Pień ma około, nie wiem, 30-40 cm. Tak mniej więcej to wygląda. No i to tyle. Tak wygląda brachea po 3 tygodniach. Trzymajcie się, miejcie się ciepło, odwiedzajcie bezpan.pl i kupujcie i sadźcie palmy. Hej!